Widzę pasjonata na motorze. Słuchaj, przed chwilą się zgadaliśmy na mojej krzyżówce. Ja na tych, kurde, trójeczkach jeździłem, bo to jest WSK 125. Najpopularniejszy motocykl PRL-u. Elegancki. Dzisiaj można powiedzieć, że ma niezłą wartość, ale to jest idealny stan. Słuchaj, dałeś za nią teraz 5000, nie? Tak. A ja pamiętam te czasy, gdy taką WSK można było kupić za 50 zł, a dzisiaj to jest element. Flaszka, nie? Tak. Teraz... Poznaję teraz po tym, że jest nowszy model, bo można powiedzieć, że kwadratowa lampa. Lampa już jak od Rometa Harta, od tych nowszych, tak. Tych biało-niebieskich. Błotnik, nie? Tak samo już płaski, bo tamtych starszych były ten. Po okrągłe, no. No. Tutaj te odblaski, które też były w tych... Odblaski od 85 rok typowo, tak. Miał te odblaski kwadratowe. Ja miałem 89, no. A co to jest za ten, za miasto? Brama Krakowska to jest. Tak? Tak. I to było oryginalnie? No. A czemu akurat Brama Krakowska? Nie wiem dokładnie, jaka tam historia za tym się kryje, ale... No ciekawe, nie? No. To jest najbardziej popularny motor PRL-u. Idealny do naszych dróg, które były wtedy rozwalające się. I to była klasyka jazdy, bo można było sobie tym jechać wolno, bo ja też jeżdżę motorem, ale mocniejszym. Ale już wyleciało mi to z głowy, ten motor. Ale tym można było sobie spokojnie jechać. Podziwiać krajobraz i po prostu patrzeć na wszystko, co tam, wiesz, co jest dookoła, nie? I WSK trójka była naprawdę, też ma małe spalanie i można powiedzieć, że była bezawaryjna, bo no czwórka... No i bardzo prosty silnik, nie? Tak. Przede wszystkim do naprawy, to czy przez sprzęgło, czy chociaż sam cylinder, to tam jest... A czwórka to już był, kurde, dosyć ten. Tutaj widzę też nowy typ tłumika. Tak, tak, dokładnie. No, więc tutaj widzę takie bardzo... Sprężyny z tyłu już. No. Wcześniej wahacze. Aha, to naciągi? Tak, tak, no. No bo te sprężyny to są normalne. No regulacja z jednej i z drugiej strony jest. I tak sobie się śmigasz? Reguluje napięcie łańcucha, nie? No, i tak sobie śmigasz tą WS-ką? Śmigam, no. Dobra. Kask też mam jeszcze z PRL-u, nie? Tak? 80 rok to jest. Kurde to. Po Ormo, nie? Tylko no, masz... malowany, a był wcześniej ormowski normalnie w barwach milicji. No, a powiedz mi, a masz prawką? Znaczy, no ja mam 3 lata prawa jazdy na kategorię B, to mogę nie jeździć, nie? Bo rozumiem. To jest za 125. Nie, no spokój, ja mam też na ten, bo kiedyś nie było jakichś rozróżnień, tylko później zaczęli ginąć na tych motorach i prowadzili. Tak. Dobra, to my idziemy jeszcze do tego pałacyku, który skrywa pewne różne inne tajemnice. No to, no idziemy, nie?